Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry The Longing. Wiem, że miałem gostka sprawdzać co tydzień, minął jakiś jeden dzień, co możecie zresztą zobaczyć po dniach, ale wiem, że jest strasznie dużo rzeczy takich do robienia, a potem się długo czeka na to, więc żeby się gdzieś dostać, trzeba coś zasadzić i tak dalej, i tak dalej. Także jesteśmy na 400, przeczytaliśmy 409 stron Moby Dicka. No i teraz myślę, że musimy sobie odpuścić Moby Dicka czytanie. Jak czas leci, powinienem czytać więcej. Wiecie co? Walk to the random place. I will take a little stroll. Let's see where I end up. O, to niech se idzie. O. A tu możemy użyć kilofa, żeby wydobyć ten jakby kryształ. Mój nos nie jest wystarczająco ostry, by wydobyć ten kryształ. Może znajdę gdzieś kilof. Też nie do końca to matoch to nie jest taki kilof. To jest taki kilof z takim zakończeniem siekierkowym. Tylko w bok, nie tak jak siekiera, tylko tak. Tak, mi się wydaje przynajmniej. No, idziemy do domowego miejsca. Tylko nie wiem, co się będzie rysował. Nie, dobra, idź gdzieś tu. No to idź. Tu się chyba tekstury zbagowały. Nie, ty. To jest woda? Na samotność? I mos. Czym jest mos? Nie. Inspekt mos. Mech? Mech! Tutaj rośnie mech. Ale nie jest gotowy, żeby zostać zebranym jeszcze. Ja, zapiszemy sobie to miejsce, bo to jest ważne miejsce. Okej, czyli tutaj będzie rosnąć sobie mech. Okej. Jest jakieś splash, klub, klub, okej, czyli tu wszędzie będzie mech, prawda? A jeszcze się upewnę i kliknę. Inspect Moss. Nie, no czyli wszędzie tutaj będzie rosnął mech. Powiem szczerze, że z każdą minutą rozgrywki dalej, ta gra interesuje mnie coraz bardziej. Już nie stoję tylko na altawie, ale uczestniczę w tej grze. Enter the door. Tu są jakieś drzwi. Proszę bardzo. Okej. Holy shit, okej. Warto by. Tutaj na pewno nie byłem. Oj, nie byłem, nie byłem. Idziemy do góry. Tutaj będzie rosnąć sobie mech. Okej, rozumiem, że tu nic nie ma. No to wracamy. Swoją drogą, ale mam do czapy światło. Się dosłownie do czapy. Mnie nie widać, a wszystko z tyłu świeci za bardzo, za odwrotnie. To nie jest. Chciałem powiedzieć, że wreszcie będzie kamerka inna niż jej chujowa, ale widzę, że się nie sprawdzi. Te małe kapanie robi ciężką robotę. Oho. Wiem, właśnie wiem, że jedno z zadań trzeba czekać miesiąc, aż się zrobi. Także super, to chyba właśnie to jest. Co za zawód? Myślę, że mógłbym to zrobić, jeżeli poczekałbym na przyjacielską dziurę, która wypełni tą dziurę, te zagłębienie. To może zająć miesiąc. No nic, przynajmniej wiemy, że mamy tu przyjść za miesiąc. Czekaj jeszcze, że nie można nazywać tych rzeczy. To było dość ważne, ale no okej. Czyli tutaj mamy mech. Zgaduję, że po coś nam te wszystkie rzeczy będą potrzebne. Znaczy, tu nic nie jest, bo nie musisz tego robić, jak nie chcesz, prawda? Możesz po prostu siedzieć i przyjść tu za ponad rok i gra się przejdzie. Ale możesz. Więc misje poboczne w tej grze to są The Longing. Ta gra to jest jedna wielka misja poboczna. Wszystko, co tu robimy, to jest. Ty pierwszy raz gram w grę i robię tylko i wyłącznie misje poboczne w sumie. To ciekawe mnie, co to są za kratki. Do jakichś przedmiotów może? Czy to by było dziwne, mi się wydaje, więc nie wiem w sumie do czego mogą te kratki służyć. Ta woda nie jest wystarczająco głęboka, żebym się w niej utopił. No nic, wydaje mi się, że to finito. Nic więcej i dalej nie ma. Myślicie, że tak głęboko. Ty, w sumie tak głęboko pod ziemią, no to nie powinno być nawet jasno. No właśnie. Więc pytać, czy myślicie, że tak głęboko pod ziemią może urosnąć na przykład mech? Jakoś, nie wiem, czy to jest możliwe. Ja nie jestem mchoznawcą, więc. A, muzykę miałem wyłączyć. No tak, bo będzie przeszkadzała w rozmowach. Szkoda, nawet jest klimatyczna ta muzyczka. Tylko jak już zmontowałem pierwszy odcinek i strasznie dużo przeklinam. Jeden, przepraszam, ale to chyba takie, wiecie, jak dawno nie nagrywałem, to tego, że jeszcze poprzednio nagrywałem masę serii, których nie widzieliście jeszcze, to i tak teraz była jakaś dwumiesięczna przerwa, więc to jest, wiecie. Nigdy nie rozumiałem życia.
napisał cień, więc musiałem, wiecie, emocje mną szargały, targały. No, tym razem nie chodzę na... O, nam kończy nam się miejsce, a to nie jest dobra informacja, nie, 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 w ogóle. To jest nawet bardzo zła informacja, bym powiedział. Najlepsze jest to, że tak idziesz, idziesz, idziesz i naprawdę trzeba się skupić na tym chodzeniu, bo z drugiej strony zaraz, kurczę, nie wiesz, gdzie jesteś i się zgubiłeś, więc w sumie to musisz się... Widzicie? Musisz się skupiać. Idziemy w lewo, whatever. Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz. Jak kliknę go walk to the random place, to on idzie do miejsc, które na przykład nigdy nie był może, albo coś takiego. To było ok, nie? Jakby tak robił. Węgiel podnieś. Ciekawe, czy możemy wydobywać dziś węgiel. Tak to by było spoko. Chodzić po ten węgiel, to zbierać po kolei jak spada, to jest ciężka sprawa, wam powiem. Dobra. Ktoś kojarzy te komnaty. Mogliśmy tu już być 10 razy pewnie. Teraz tą grę to już byłem tu kurwa 30 razy, nawet nie 10. Stało nam tylko 398 dni. Luźniutko. W końcu to tak wymasterujemy, że będziemy wiedzieć, które drzwi prowadzą do każdego pomieszczenia. Ty, a my stąd kurwa jakoś nie przyszliśmy? Wait. Dobra, teraz już się zgubiłem delikatnie. Tak, no myśmy stąd przyszli. To jest... Nie. No już nie wiem, gdzie jestem. Okej, okay, z tego co pamiętam, to tu... Nie. To jest to? Czy tu są te drzwi? A nie, tu nie byliśmy, na bank. Okej, okay, tu się jakby droga kończy. Jest coś na końcu, co możemy jakby kliknąć, skoczyć. Może, to jest mądre, może tam się napełni woda i my też będziemy mogli stąd skakać na skróty. Co za wspinaczka bez znaczenia. Teraz mam dwa... Co mam dwa? Dwa zawody. Dwa razy się zawiodłem. Nie wiem, czy to coś to daje ostatecznie, czy nie. Pewnie okaże się, że tym więcej zawodów, tym na końcu the worst ending będzie. Ale zobaczymy. Fajnie by było, jakby gra miała kilka endingów. Nie wiem, co się spodziewać po tej grze. 400 dni czekania, na końcu zobaczymy, no i podsumujemy. Większość gier na samym końcu podsumowuje. To jest końcowy odcinek, gdzie są napisy i zazwyczaj wtedy czekamy na jakąś cutscenkę może po napisach. No i wtedy też podsumowuje, jak się w to grało i jakie emocje i tak dalej przy tej grze mi towarzyszyły. Kojarzę to miejsce. Oj, a tego już nie. Ten skok jest zbyt podniecający jak na moje gusta. Lepiej poczekam, aż ten głaz, ten... No nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Ten, no wiecie, to co właśnie tutaj pokazuję wam, wziąłem palcem. Ma to sens. Spadnie na dół pierwszy. I guess that... Gaduję, że to się może zdać, coś może zdarzyć w ciągu tygodnia. Dobra, to jest ważna miejscowa, warto ją zapisać. Tylko pewnie już nie pamiętam, które miejscowe są ważne. Ta jest ważna, ta jest lepsze miniaturki powinienem sobie wybierać. Jak ja mam taką miniaturkę, to ja nie zapamiętam. Pewnie kiedy przyjdzie moment, kiedy nadpiszę. Dobra, ale to jest nowe miejsce, tu nie byliśmy. O, tu na pewno też nie byliśmy. Lubię zapach ziemi. Okej, znaleźliśmy kartkę papieru kolejną. Teraz mamy cztery. O, ja myślę, że cztery znajdujemy. O kurczę, tu na pewno nie byliśmy. Back. Muszę zapisać. To jest ważne też miejsce, za co zapisujemy. Za to, bo po co iść? No, idziemy w prawo. Tu nie byliśmy, słyszę wodę i jakieś dziwne dźwięki. Chyba tu się schylimy? Jeśli dobrze myślę, to tu będzie tak zwany schyl. Chociaż nie bardzo widzę, źle myślę. Chciałbym mieć kogoś, żeby porozmawiać, ale nadal mogę rozmawiać do siebie w końcu. Po prostu potrzebuję usiąść przez chwilę, posortować swoje myśli. Tup, 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 tup. O kurczę mole, tu nie byliśmy. Ale wiecie co to wygląda? To wygląda jakbyśmy mogli dostać tego. Kill off, to nie? Nie wygląda wam ta miejscowa na miejscowe, z której można dostać kill off? Mi tak wygląda, to trzeba overwrite'nąć. Tylko pytanie, dobra, to sobie overwrite'niemy, no bo tych ważnych miejsc nie overwrite'ować. Ale tu woda skapuje. O, kill off! Mamy to, panowie. O, jest tutaj mech rosnący na dole. Lepiej poczekam, aż wyrośnie na tyle, że będzie mi to gwarantować gładkie lądowanie. Gaduję, że zajmie to około 2 tygodni. Dobra, ale nie jestem pewien, czy po prostu nie możemy się tutaj przedostać dołem do tego kill-offa. Nawet wydaje mi się, że chyba tak. Wiem, że kill-off, też tego pewny nie jestem, ale wydaje mi się, że kill-off można zdobyć niekonkretnie czekając te 2 tygodnie. Można po prostu pochodzić trochę i znaleźć tam wejście dodatkowo. Wydaje mi się, że po prostu wejście dodatkowe będzie tutaj na dół. To było logiczne. Natomiast pewny nie jestem. Zobaczymy, jaka jest muzyczka. Tak samo bezsensowna i nudna. Mam nadzieję, że nie pogłębiam u was depresji. Tą grą jest taka bardzo chillowa. Ale też o bezsensie życia.
Czasami przepiękna melodia gra w mojej głowie. Okej, okay. Tu coś leży. Mamy to panowie, mamy to. Opłacało się grać w to. 34 minuty. Znaleźliśmy defeat. Mam 3 disappointment. Porażka. Będziemy smutni. Czy nam się nie zmieni taki wyraz twarzy na smutny? Aha. Znaleźliśmy krzemień trzeci. Mimo tego, że dwóch potrzebujemy do ognia. O co do końca pewny nie jestem. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak długo ognisko się pali. Ciekawe, czy jest jakiś system, w którym po prostu możesz dodawać raz na jakiś czas ognisko. Się logować, jakby dodać. Ciekawe. Jeszcze jest bardzo ważna i ciekawa rzecz, mianowicie speedrunnerzy. Ciekawe, jaki rekord jest speedrunów w tą gierkę. Jak bardzo wkurwiali się, kiedy musieli to przechodzić. Wiaduję, że dość mocno. O, to my, siema. Pick up. Okej, mamy trzeci kawałek instrumentu. O, to nie wiedziałem, że tu jest taka droga. Trochę oszustwo mi się wydaje. Tak się skryła za skałą, że nie widać. No, kto mógł wiedzieć? Pewnie ktoś wiedział. No. Nawet chyba my mamy tą drogę nawet w save'ach, to szczerze. To nie jest ta droga. Tak, to jest dokładnie ta droga. Dobra, bekujemy, co? Czas się cofnąć. Okej, to nie wiedziałem, że tak mogą być sprytnie ukryte drogi. Okej, to jest ciekawe. Właśnie warto zwracać na takie rzeczy uwagę. Samotny strażnik patroluje puste ulice. A w ogóle zauważyłem, że jak mam coś przetłumaczyć po angielsku, tylko akurat robię odcinek, to jakoś zawsze coś kwasza, a potem patrzę na to i mówię, co ty kurwa przeczytałeś właśnie. I tak mam z jakiegoś powodu. Jestem prawdziwie sam. Już chyba byliśmy, po tym cytacie coś tak sądzę. Nie wiem, czy to jest jakiś skrypt, że w konkretnych komnatach są konkretne cytaty. Tak, tu jest to. Okej, okay. Skarbiec, a tu? Byliśmy tu? Wejdźmy tam. I kichniemy mu na automacie, żeby się cofał, bo już mi się nie chce iść z buta. Chociaż. Ojej, okej, okay, byliśmy. Chodźmy jeszcze do góry. Dobra, powiem wam, że tak długo chodzę, że wydaje mi się, że czas na radykalne środki. Wydaje mi się, że jeżeli czegoś jeszcze nie odkryliśmy, czas iść w randomowe miejsce. Co za przytulne miejsce. I co, i to tyle? Tu jest jakiś kryształ. Chyba warto zapisać, co? Też nie wiem. Zapiszmy. Akurat wydaje mi się takie ważniejsze miejsce. Właściwie to nawet nie wiem, gdzie ja chodzę. Tak randomowo klikałem i znalazłem się tu. Spoczam. O! Tu nie byliśmy. Na pewno nie. Jeśli mówiłem, że coś było z czołganiem, ale nie do końca pamiętałem, o co chodziło z tym czołganiem. Widziałem na streamy. Tu nie byliśmy, no. Zobaczymy. Może coś nowego. Już myślałem, że w tym odcinku, jak zwykle, nic nie zrobię w tym odcinku i tyle. Się zakończy, jak znalazłem jedną część trąbki i flinta. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Ale na szczęście, może uda mi się dzisiaj zaopatrzyć. Dzisiaj, pewnie jutro, więc jeżeli jutro to będę kontynuował, to zapewne bez kamerki. Tu chyba nie byłem. Ciemne jaskinie pomijałem. O! Czyli tu jest to. A w tym. Ciekawe, czy w tym cozy miejscu, na przykład, czas nam leciał też szybciej. O, pick up. Okej, okay, tu mamy czarny diament. Bo coś takiego. Masz jakiś komentarz? My nose? Aha. Czyli mój nos nie jest wystarczająco ostry, żeby to ogarnąć. No dobra, dobra. Czyli mamy tak. Dom, cozy miejsce, ważna sprawa. To jest ten, to zaraz. Tutaj będziemy skakać. To wydaje mi się. Tak, to jest w ogóle wejście do tego, więc to też jest bardzo ważne miejsce. To jest miejsce do wspinaczki. To jest ważne miejsce, ale. Dobra, zapiszmy na tym. Override. Wydaje mi się, że to akurat miejsce było dość mało istotne. O, a to co? Nie zauważyłem tego niestety. Byłem aż tak spostrzegawczy. Nie wiem dlaczego teraz zauważyłem. Ja akurat wzrok mam średni, mimo tego, że mam okulary, więc trochę się dziwię. A co to jest? Zobaczmy. Pick up. A, to po prostu węgiel? Nie, no taki większy się wyglądało. No coś większego, na no, jakiś specjalny węgiel może. No jakiś diament, nie wiem, kryształ. Coś takiego. Słyszałem dźwięk lejącej się wody. Nawet słychać nadal chyba ten dźwięk lejącej się wody. Okej, okay, możemy. A, tu jest coś pick up w ogóle. Dlatego, że ja nie widzę, co tu jest pick up, to. Aha, to jest po prostu coal. Push. O! Nie wiem, czy my dobrze robimy tak szczerze. Wydaje mi się, że niedobrze robimy szczerze. Wydaje mi się, że coś zaraz zalejemy i będzie taka będzie lipa. Nie wiem. Odsunęliśmy to. Co to nam da? Może szybciej będzie się woda napełniać. I wonder where the water is going. Zastanawiam się, gdzie leci ta woda. To jest bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że nigdzie nam nie zaleje, bo wiem, że tu można takie rzeczy zrobić, że na przykład coś stracimy i już tam nie pójdziemy. Tak mi się wydaje. Jeżeli. Aha, czekaj, co? Aha, czyli ona leci na dół. Tylko jest takim.
Ty ci problem, mianowicie ja nie mogę już iść na dół bardziej. No nic, zobaczymy, no. Może szybciej nam się dzięki temu napełni ta woda, nie? Ty, a ja nie miałem save'a z tą wodą? Pewnie miałem, kurwa, ale coś go nie widzę. No dobra, no chodźmy do drzwi, no co mam zrobić? Tak trochę randomowo klikasz, no bo nie zapamiętasz wszystkich konkretnych wejściówek do każdych drzwi, więc staram się klikać randomowo. Zgaduję, że skoro woda leci w dół, to gdzieś jeszcze jest miejsce. Gdzieś jeszcze jest droga, by pójść na dół. Tam spróbujemy się udać. Teraz. Może coś wykombinuję. Tu coś mamy. Żywię, że tu płynie woda. Też nie wygląda, jakby tu miało kapać. Więc w sumie to nie wiem. Tu jest droga na dół? Tu jest droga na dół. Te drogi są tak ukryte, że strasznie ciężko je znaleźć. I taka jest prawda. Tu na pewno nie byliśmy. Oj, nie. Tu kurwa zdecydowanie nie byliśmy. Jest taki mały problem. Co tu się kurwa dzieje? Wait, what the fuck? Ja zmieniłem sesję. Kurwa, tylko my jesteśmy cieniem. Oj, stresuję się, że jak ja tam wejdę, to będzie koniec gry. Będę kurwa wszystko od nowa musiał robić. Śledztwo. Only a fool tries to reach the end of the eternity. Tylko głupiec stara się dosięgnąć końca wieczności. My jesteśmy smutni. Nie mogę wejść do tych drzwi z powrotem? Mogę, ale jajco. Czy kurwa jestem dobrze oświetlony, to jest jedna z pozytywniejszych informacji. Czas wydaje się stać w tej hali. W istocie wygląda na to, że czas stoi w tej hali, to prawda. Powiem wam tak, jesteśmy cieniem, idziemy do białej sali. Śmierdziało mi to gównem, nadal mi to śmierdzi gównem. Więc pewnie się okaże, że możesz tu chodzić w nieskończoność i nic... Ojo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 j
Nie, no to już jest kurwa nieśmieszny żart. Głowa konia. W końcu kolejna twarz do popatrzenia. The fuck? Co tu robi głowa konia? Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie na tyle długi, że będę musiał go podzielić jednak na kilkanaście części. Najgorsze, że czas tu nie leci. Więc na pewno musimy stąd iść, ale pytanie jest, jak długo zajmie nam pójście w prawo. No ja myślę, że poświęcę sobie 5 minut na chodzenie w prawo. Oj, a tu coś wystaje. Tu coś jest. Mamy to. Kolejna rzecz. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Ale mam ubrudzony monitor. Przy tym białym to strasznie widać. To jest piece of paper. Zgaduję. Tak. Czyli mamy sheet of paper. Czyli mamy 5 kartek już. Nie wiem, czy się opłaca iść tak w prawo cały czas, ale na pewno poświęcę trochę czasu i będę się zwijał chyba już. Poświęcimy trochę czasu na chodzenie w prawo i zwijam się na chatę i będę kończył ten odcinek. Mamy głowę konia. Zgaduję, że to będzie do ozdoby i ten czas będzie lecieć kapkę szybciej. W ogóle śmieszne, bo gram w grę The Longing i w tle oglądam Gucia, jak gra w grę The Longing. Tylko staram sobie nie spoilerować niektórych rzeczy. Właściwie żadnej rzeczy staram się nie spoilerować sobie. Teraz to ma sens. Głupiec ten, kto chce osiągnąć koniec nieskończonego, tak? Domyślam się, że chodzi o chodzenie w kółko. Znaczy chodzenie wciągę w prawą stronę, jak ja idę. A wiecie co? Niech on kurwa chodzi. Zobaczymy. Może jest jakiś easter egg, może jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Nie wiem, jak na ile jest stworzona ta gra, tak. Może nic nie znajdziemy, nie wiem. Jestem ciekaw, nie oglądam na YouTubie poradników, nie oglądam tutoriali, jak przechodzić, gdzie szukać konkretnych rzeczy, bo uwa... Proszę, piece of paper. Warto było? Kurna, jeszcze jak było warto. Panowie, za friko piece of paper? Zresztą przyda nam się, to może nam czas będzie szybciej mijał. Będziemy mieli dużo tych piece of paperów. Podnieśmy to. Okej, mamy 6. No, nie wiem, będę chodził dopóki przez 10 minut. Jak przez 10 minut się nie pokaże żadna rzecz, to przestanę chodzić. Dopóki będą się pokazywać. To nawet jestem w stanie w godzinę tu chodzić. Chyba, że będzie nie... Chociaż... 10 minut. 27. Będę was informował, jak coś się stanie. O.
Piece of paper. Mogę się mylić, ale te ściany, te hale wydają mi się praktycznie nieskończone. Mam nadzieję, że nie będę musiał z buta wracać 10 minut. Zobaczymy, może będzie koniec. Może skończymy tę grę. Kto wie? Nie wiem. Zastanawiam się, co przygotowali dla mnie twórcy. Powiem szczerze, głowa konia była dość straszna. Już mam 7 piperów. Gościu, 7 obrazów możemy zrobić, jakichś fajnych, tylko nie mamy kredy. 28 kończę, jak nie, to będę chodził w kółko w prawo tylko i tyle. Jak będzie się, jak coś nowego się pojawi, to tyle. To was będę informował. Okej, widzę, że za dużo to się nie zmieniło tutaj. Piece of paper. 9. Czyli to jest taka, okej, czyli to jest jakby taka farma papieru. Na to mi wygląda. To zabawa? Spacerować w tych komnatach. Nie widziałem. Co zaraz? No nie widziałem niestety. Nie przeczytam wam do końca. Musicie sobie przetłumaczyć. Coś. Wydaje mi się, że to jest coś innego niż jej. Piece of. Sheet of paper. To wygląda mi to na książkę. Najbardziej martwi mnie fakt, że czas stanął. Czy należysz tu książko? Lepiej wezmę cię w bezpieczne miejsce. Panowie, kolejna książka do naszej kolekcji. Ta książka dotrzyma mi towarzystwa w domu. Witaj, przyjacielu. Co tym razem? Książka. Ja nie chcę mi się myśleć, ile jeszcze będę czasu musiał cofać. Pick up. 9. książka. Wieczność jest nieco przeceniona. A w ogóle muzyczkę, no właśnie. Okej, ostatnia książka i wracamy. Ja tą całą drogę muszę wracać? Zobaczę, bo jeżeli całą drogę muszę wracać, to nie wracam, idę w prawo do końca. Powiem wam tak, wracam. Muszę tą całą drogę, te 30 minut, wracać z buta. 20-30 minut wracać z buta. Idę w prawo. Jak coś się pojawi ciekawego, to dam wam znać i tyle. Gaszę sobie światło i jak coś innego niż książkę i sheet of paper, to wam powiem. Ło? Okej. Mamy coś innego? Co to jest? Dywan? Mamy. Co to jest? Dywan. Ociepli moje nogi w domu. No i koks. No i co? Jakbyście się zastanawiali 40 minut, już idę w prawo. Halo, halo? Co tu się stało? Wygląda na to, że to miejsce robi się coraz bardziej domowe. Czuję, że... od kiedy to miejsce staje się coraz bardziej domowe? Czuję, że czas płynie szybciej. I słuchajcie, co tu się w ogóle stało? Nie będę odpalać kamerki, bo sobie siedzę wykąpany, nago. Bo mogę. I teraz... Ale w ogóle tu nie widziałem, co się stało. Mamy dywan. Właśnie tak pamiętałem, że mamy jeden dywan już. Ale teraz mamy nawet dwa dywany. Niesamowite. Czas płynie 2 sekundy na 1 sekundę permanentnie. To jest pochczamp. Mamy tu coś do picia. Co tu się... Adjust flow. Co to mi da, jak to kliknę? Ciągłe dźwięki lecącej wody przyprawiają mnie o szaleństwo. Nie wiem, co się stało, jak on tu przyszedł. Ja to będę musiał sobie zobaczyć. Delikatne... nie wiem, to jest mask. Nadal nie wiem, co to jest. To było pismo, ale zgaduję, że to jakiś dźwięk. Lecącej wody uspokaja moje nerwy. To co to jest w ogóle? Mamy już trąbkę? Make a mask. Nie mamy jeszcze. Potrzebujemy jednej części do trąbki. A co się dzieje z koniem naszym? To jest tylko taka ozdoba. Rozumiem. Coś się w ogóle zmieniło? Jakieś, nie wiem, muzyczka? Nie, tu jest taka sama. Nie lubię tej muzyczki, szczerze. Tu nie ma nawet muzyczki. Bibletum. Ale możemy coś narysować, odkąd mamy giga dużo kartek, bo zbierałem przez jakieś 30... Nie, więcej, przez ponad godzinę. Mam 4 godziny materiału. Także trochę mi się zbierało. Coś fajnego bym narysował. Cliff. O, teraz wreszcie widzicie wszystko, jak to wygląda. To wam pokażę. Czarno, blank. Czarno-białe. Czarno, biało-czerwone, biało-czerwone, tak to wygląda. Nie wiem, czy są jakieś, raczej chyba nie można na inną stronę jakby przewrócić, więc może coś możemy coś narysować, znaczy się. I myślę, że korona jest czymś fajnym, więc rysujemy koronę. Gdzie jest nasz, gdzie jest nasz, co? Narysowałem obraz, czekaj, tu jest. Gdzie jest mój poprzedni obraz? Wait,
Aha, okej, już się bałem. Dobra, czyli możemy mieć dwa obrazy. Okej, ma to jakieś. Jak ja to przeniosłem wtedy? Okej, jakby możemy. O, no i koks. To co? Jeszcze jeden jakiś. Jak mamy 20 kartek, to tu wszystko będzie po obrazkach. To jest fajny obrazek. Też się to narysujemy i idziemy naszym ludkiem spać. O, już po 3 sekundy. Patrz, po 3 sekundy. Nie, no to ja robię chyba z 40 tych obrazów. Nie, no rysuję cały czas, to nie ma co. Dobra, moi drodzy, to by było tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Tak wygląda nasza sala tutaj. Mamy wodę, którą odblokowaliśmy i nam leci. Mamy jakieś książki. No i tak se mija, po 3 sekundy nam mija. Także zajebiście, nawet nie wiedziałem, że tyle może mijać, tak szczerze mówiąc. I wydaje mi się, że giga dużo nam się udało z tym dywanem i tak dalej. Jak patrzyłem tam na streamy, to ludzie tego nie mieli, a mieli więcej dni przegranych. Grali też więcej ode mnie, więc nie wiem do końca, jak to się dzieje. Więc co, moi drodzy? Usiądziemy, a jeszcze mu napalimy mu w kominku. Pewka, że tak. Dzisiaj dobrą robotę wykonał. Make a fire. Regular fire. Patrzcie, jak teraz zadupco. Po 6 sekund. Normalnie 6 sekund tego. No to teraz będzie sporo. Szybciutko znaczy będzie. Dobra, no i jeszcze read the book, zobaczymy. Mamy trochę nam książek pozbieraliśmy po drodze, jak widać. No i co? Wydaje mi się, że Moby Dick, co? Jak szybko mija? No to po 6 sekund. Moi drodzy, to było tyle. Przypominam o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach oraz o tym, żeby wpadać na inne filmy, na kanał Czechu z vlogami, czyli ten główny. Wszystkie linki w opisie. 4 godziny i 15 minut materiału będzie co montować. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.